No, ale powitanie. No, taki właśnie mamy dzisiaj dzionek i noc taka była. No, trochę nas rozłożyło to choróbsko. Cześć, dopiero teraz powiem. No, jest okropnie. Ja mam katar, a Tomek ma kaszel, tak? Ja mam tak kaszel. Się podzieliliśmy. Podzieliliśmy się. Porówno. No. No powiem wam, że troszeczkę jest... Wczoraj słabo. Było lepiej, ale dzisiaj to jest już słabiutko. No. Buch. Dreszcze mam jakieś, ja tam mam miksturkę. Piję sok z malin, do tego cytryna. No i oczywiście zalewam gorącą wodą i tak chlipię sobie, no, trochę graprinosinu. I jakoś się trzymamy. No, jakoś ale się jak trzymamy. Nie będzie poprawy, no to we wtorek Tomek pójdzie do lekarza. Ja to myślę, że z tym katarem sobie jakoś poradzę, ale... Jak już kaszel taki, wiecie, jest nie za ciekawy, no to lepiej ja mam tak zwany niech tam lekarz osłucha Tomka. No. A ja niekoniecznie, ja myślę, że Katarzynie tak będzie okej. Okay. Przygotowujemy do Sylwestra, fajnie. Tak, będzie smutny trochę ten Sylwester. Tak, i będzie smutny. Bo wiecie, jak się człowiek czuje tak licho, no to... To nic nie cieszy tak naprawdę. No, ale ja się cieszę trochę. Cieszysz się trochę? Pewno. Będzie ten, będzie słodki napój, wreszcie sobie pozwolę raz w roku, napiję się coli i coś. O kurczę, to zamiast szampana? Tak. Tak, u nas dzisiaj zamiast szampana będzie cola. No my to jesteśmy z tym, jeśli chodzi o to pijoki słabiutkie jesteśmy. Oj tak. Tak, ja szampana nie, Danusia nie. Wina nie, Danusia też nie. No, wódki, no to już wiadomo, że nie. Jakieś tam whisky i tak dalej też nie. No nie za bardzo. Także kochani, barek pełny. Barek więc pełny. Zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę, ktoś no, lubi. No bo mamy, jest to grzać. To chętnie poczęstujemy, ale sami niekoniecznie. Nie, nie w ogóle. Znaczy, gdybym ja był u kogoś, no to żeby, wiecie, nie zrobić komuś nieprzyjemności, jakiejś tam przykrości, no to bym usta może w szampanie zamoczył, ale ja no nie lubię szampana. Pamiętasz rok temu wypiliśmy jedno piwo, na trzy osoby. Tak, jedno piwo żeśmy wypili na trzy osoby w tamtym roku, no. Aleśmy pogrzali. Tak, o. No, nie, kurde, na drugi dzień poprawka. Nie, no po prostu my nie lubimy, no co mamy lubimy zrobić? No. No nie, no i dobrze, że nie lubimy. No, ale za to będzie dużo napojów, będzie fajne jedzonko, będą coś do chrupania, jakieś chrupeczki, tak. Będzie Netflix. Będzie Kraków, Gdańsk, nie wiem co i jeszcze. I tak dalej, i tak dalej. Także nie, fajnie będzie, naprawdę będzie fajnie, ja się cieszę. No. Zatańczę w tym roku z tobą. Tak. No. Okej. Okay. No, jeżeli chodzi o tańce, to my też słabo z tym. O, też. Nie lubimy obydwoje. Nie lubimy za bardzo, no ale i tak będzie, na pewno będzie elegancko. Posiedzimy do późna i później pójdziemy. Luluś. Ta noc też była taka, że do późna siedzieliśmy, no. Bo po prostu no, Tomka kaszel męczył, mnie katar i nie wiem, o której zasnęliśmy w końcu. Ale ja to mam zawsze dziwne. Po pierwszej, po drugiej. Zawsze mi pisali, kaszel szczekający normalnie. Ale to taki głęboki, wiecie, i to tak u Kajusi się odrywa, a u mnie nic się nie odrywa, tylko tak, wiecie, suchy taki bardzo. No taki męczący, masz duszący. Bo Danusia mi przypomniała, że może bym sobie syrop zrobił. Taki tradycyjny, jak za dawnych czasów, nie? No nie było nic. No może czasie, szkoda, że wcześniej o tym nie pomyśleliśmy, żeby no bo to kilka dni, no. A to wiesz, to już się chyba nawet nie opłaca. Bo na taki syrop, wiecie, naciąć po prostu cebuli, zasypać cukrem i mamy syrop. Ale to trzeba czekać kilka dni. Znaczy przez noc mi się wydaje, że wystarczyło. No tam też, parę godzin też, po prostu, ale żeby nasiąkło dużo... No, ale to troszkę musisz. Zobaczymy, ile mamy próbować. Cebuli. Jak mamy dużo cebuli, to sobie natnę. No. Zasypię cukrem do miseczki. Pewnie, że tak. I będzie troszeczkę syropu. No, bo jest ciężko, powiem wam. Ale takie jakieś dziwne nas złapało to... To przeziębienie, że ani mnie gardło nie boli, ani nie mam gorączki. Mnie przez jedną noc gardło bolało i to wszystko. A mnie nie, w ogóle. No. Ja na przykład, jak wiecie, wapuję i puszczam chmurkę... To już dzień przed zachorowaniem już wiedziałem, dzięki temu wapowaniu, że chyba będę przeziębiony. No, bo zjechałem z 80 watów, teraz na 55, bo tutaj piecze i ten. Także coś czułem już, że coś się będzie działo. No. Wam oczywiście życzymy jak najbardziej zdrówka i fajnej zabawy. Tak, udanej, wesołej zabawy sylwestrowej. Ci, którzy idą i ci, którzy zostają w domu, także bawcie się dobrze. A ja idę rozwiesić pranie. No.
A ja... Idę teraz do piwnicy, rozwieszę sobie tam pranie, bo wiecie, jak biorę pościel, no to czy ręczniki, to wolę sobie gdzieś tam właśnie w piwnicy to rozwieszę. O, to chyba wszyscy mają też dużo prania. Bo my to mamy naprawdę dużo, ale... Ale myślę, że w każdych domach się tego naskłada. To jeszcze się takie... To nie dam się odkurzała przed chwileczką, tak że będziemy mieli jeszcze... Bo ja to zawsze muszę odkurzyć. Nie, bo wiecie co? Jeśli chodzi o porządki w domu, to takie... Ja też to bardzo lubię i Danusia też to bardzo lubi. Że właśnie na przykład ja odkurzam, Danusia zmywa i nie musimy tak za bardzo już tam pucować gdzie indziej, bo te podłogi nadają takiej świeżości, nie? Tak, jak w lecie. Gdzieś tam się kurzę, tylko przetrzę zawsze. Rano zawsze i wstawałaś i zmywałaś i takie było, wiecie, taka świeżość, nie? Tak. Gorąco, taki słoneczny poranek, a podłogi zmyte ładnie, fajnie. No, ale to... wiecie, to i tak jest chwila tak naprawdę, bo podłogi są umyte, powiedzmy, a za chwilę już są ślady psich łapek. No. Pieski gdzieś tam wyjdą na chwilę na dwór, te łapki są już lekko tam, powiedzmy, mokre, no to wiadomo, że... A to, co mokre, to nie jest, że nam ubrudzą, bo to wysycha i po prostu się robi z tego piasek. No i tak w kółko. No. A w ogóle wiecie, co mi się marzy? Odkurzacz taki, wiecie, taki jak iRobot, że sam tam sobie jeździ. No, Rumba. No. Znaczy Rumba jest i Xiaomi. No nie, no Xiaomi, tak. Nie wiem, jak się wymawia właściwie. No tam Xiaomi, nie wszyscy, wiem. Wszyscy będą wiedzieć, o co w każdym razie, no wiecie, o co chodzi. Chodzi o taki właśnie odkurzacz, który sam jeździ i sprząta. No. Albo taki, który odkurza i mopuje na przykład. Nie wiem, jeżeli macie takie odkurzacze, dajcie znać, jak wam się sprawdza. U nas jest, szczerze powiedziawszy, duża powierzchnia tutaj podłogi. Dywanów nie mamy za wiele. Mamy tylko taki ten mały okrągły. I co, w zasadzie Kinia ma tam jakiś dywan. Ale on chyba, on chyba omija dywany. Niekoniecznie. Nie? Ale dajcie nam znać, bo wiecie, równie dobrze moglibyśmy zobaczyć testy. Są takie odkurzacze, które rozróżniają nawierzchnię, jeżeli to jest podłoga taka, panele, no to inaczej. I inaczej się zachowuje właśnie na dywanie, nie? Że wie, że to dywan, że trzeba tam też odkurzyć. Także tak. To tam zależy, jakie ma funkcje akurat. Wiadomo, że im jakieś tam większe, lepsze funkcje, co to nam się włączyło. Kukulkowi się chyba podoba. Samiec alfa. Jakieś kury. Jakieś nam się tam kury włączyły, wiecie, i gdokają te kury. O. Ale Kukule go ogląda. Leci nam muzyka na YouTubie i po prostu same już tam się piosenki wybierają, wiecie. O, to playlisty się tworzą. Jak już raz posłuchacie, to macie playlistę. No a my ściszyliśmy, no bo wiadomo, że zaraz prawa autorskie. A jeszcze wiecie, jak czasami tutaj Kaja z Maciusiem dokazują, sobie włączają jakieś tam piosenki śmieszne, no to potem automatycznie już ten YouTube nam wybiera, nie? Takie, które już były wcześniej włączane i dlatego te kury się włączyły. No, oni jak je dorwią razem, to... No. Jakbyś Maciuś dzisiaj... wuja oglądał, to... Myślę, że nie, że to za nudne dla Macieja takie rzeczy. Za młody chłopaczek. No. On tam swoje głupotki ogląda. Kukulek też ogląda. Też, teraz już się znudził tutaj, o. Wiele leży. A już kiedyś poszła sobie. Także przygotowania jest, podsumowania. No i takie podsumowania nowego, starego roku. To ja bym podsumował, że bywało ciężko. Bywało emocjonalnie, bywało tak wszystko pod znakiem zapytania, ale nam się wszystko wyprostowało. Te, które zostały różne sprawy do rozwiązania, albo te, które się rozwiązać nie da, bo nie są zależne od nas, no to sobie tak zostaną, ale nie przeszkadzają nam w codziennym życiu i idziemy dalej przez życie. Tak, to nie był łatwy rok, ale to był rok bardzo dużych zmian. No, bardzo dużych. I to były zmiany zdecydowanie na lepsze. Tak. Każdy z nas myślę, że nie żałuje żadnej decyzji, którą podjął. Oczywiście, że nie. Różne rzeczy nas spotykały w ciągu tego roku, i miłe, i mniej miłe, ale zawsze jakoś staraliśmy się z tego wychodzić. Jak to w życiu, raz pod górkę, raz z górki i najważniejsze, że się kochamy, szanujemy i tego wam życzymy, kochani, żebyście w swoich domach, tak jak właśnie Danusia takie dwa zdania powiedziała bardzo mądro na ostatnim vlogu mówiłaś, jak ja zacząłem mówić, że najważniejsze, żeby dwie osoby chciały tego samego. Żeby chcieć, po prostu chcieć, ale chcieć to nie znaczy, że jedna osoba chce, a druga, wiecie... Tylko dwie osoby. Obydwie strony muszą się po prostu starać, żeby... Bo do tanga trzeba dwojga, nie? Żeby dążyć do tego, żeby po prostu w związku się układało i w życiu, i w... Ojej.
Ciężko mi się gada. No wiem, widzę i słyszę i... No ale to nic, damy radę. Damy radę, jakoś pewno, wytrwamy. Że tak. Także... I myślę, że w kolejnych latach też wytrwamy. Docieraliśmy się, chociaż wiecie co, u nas to było tak, że jest tak duża zgodność charakterów, no, że... to jest niesamowite. Że naprawdę kłótni w zasadzie nie było. Jakichś nie. Tam, wiecie, jak są jakieś takie drobne nieporozumienia, ale to one są tak drobne, że właściwie to się nawet nie mówi, nie podejmujemy, nie rozwlekamy sprawy. No bo to się wszystko później wyjaśnia, wszystko jest w porządku. No. No ja w swoim 47-letnim życiu to tak nigdy nie miałem, muszę wam powiedzieć. A tak osobiście od siebie taką prywatę robię. No, no nie miałem nigdy. Nie miałem. Zawsze były jakieś różnice albo były tak duże, że no szkoda życia właśnie i tak, trzeba się rozstać. Czasami różnice w związku są tak duże, jeśli chodzi o charaktery, że po prostu jest... ludzie nie rozmawiają już nawet na ten temat, tylko... No nie. No, no to jak już w ogóle nie rozmawiają, to już jest koniec. Obojętność i po prostu... Spowszednienie. Umiera, tak. Ja też często mówiłem, żeby nie dopuszczać do tego w rodzinach, w związkach, we wszystkim, w sprawach nawet zawodowych. Ja nie mówię tutaj o takich sprawach, wiecie, osobistych, ale nawet w sprawach zawodowych, żeby to spowszednienie nam się nie wdarło na taką szeroką skalę. Mhm. Bo jak wszystko spowszednieje i nie ma tego czaru, nie ma tego błysku wokół, nie ma tego żaru, wiecie, który powoduje, że dwójka ludzi się zakochuje i są razem, no to jak to spowszednienie obejmie wszystko, tak wszystko się pierdzieli, za przeproszeniem. Mhm. No, także nie pozwólcie, żeby taka rutyna, spowszednienie wszystkiego, wszystko jest obojętne. To... Jakie nam się w ogóle piosenki no. włączają. Takie, wiecie, śmieszne. No. Na życzenia jeszcze przyjdzie czas, bo przyjdzie czas jeszcze. My się musimy wtedy przebrać no, ładnie. Musimy już kończyć, bo Tomulka tutaj za bardzo mi no. męczy ten kaszel i ciężko mi się gada. Tak, no to co, to widzimy się jeszcze później. Widzimy, oczywiście, że tak. Pa. Dobry wieczór, kochani, witamy ponownie. My już się przygotowujemy, proszę bardzo. Do kolacji. Do sylwestrowej kolacji. Także stół żeśmy sobie ładnie przyrządzili. Mamy taką zapiekaneczkę i jedzenko. Tak, tutaj zaraz sobie jeszcze zrobimy tortillę. Tak, jeszcze będziemy robić... Z sałatą, z kurczakiem, z pomidorem i tak dalej. Także będzie pyszniutko. Napoje jeszcze są. Jeszcze mamy jakieś tam przekąski, wiecie. I przekąski takie, żeby pooglądać przy telewizji. Jakieś takie przekąseczki. No. A tu są nasze serweteczki, choineczki. które no, mnie się fajne. Podobają. No. No i my już, kochani, przygotowani, tak, ładnie już, żeśmy się... Już się ubraliśmy. No wiecie, fajnie się tak ubrać, przebrać się, nawet na tą chwilę, na ten jedyny wieczór. Czeka na nas jedzonko. Tak, zaraz zawołamy dziewczynę. Dziewczyny i będzie... sobie razem będziemy świętować no, i witać nowy rok. Nowy rok. Dziękujemy wam, przede wszystkim wam dziękujemy za to, że byliście z nami przez cały rok. Tak jest. Calusieńki rok byliście z nami i nowi widzowie przychodzą, także ich serdecznie zapraszamy jak najczęściej na nasz kanał, ale tym starym widzom przede wszystkim bardzo dziękujemy, że z nami wytrzymali cały tak, rok. Tak, że wytrzymaliście, że jesteście, no. że mnie tak fajnie, no. cudownie powitaliście. Dzięki wam tutaj tak naprawdę teraz jestem, bo tak. gdybyście mnie tak ciepło nie przyjęli, to nie wiem, czy zdecydowałabym się dalej nagrywać z Tomkiem. No. Ja wam za to bardzo dziękuję, że Danusia tak przyjęliście. A ja no tym bardziej. Ja zawsze mówiłem do Danusi, mówię, słuchaj, jesteś nowa na kanale, może spróbuj. Mówię, no zobaczymy, jak widzowie zareagują. Zareagowaliście, kochani, tak. Także bardzo ciepło Danusia została przyjęta, z czego ja się bardzo cieszę. I ja tym bardziej się cieszę. Dziękuję wam bardzo za to. No i co? Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze w nowym wszystkiego, roku. Co najlepsze. Dużo zdrówka przede wszystkim. Powodów do uśmiechu na co dzień. Tak. W sprawach zawodowych sukcesów, w osobistym życiu również sukcesów i dużych uniesień i miłosnych i takich, wiecie, żebyście się kochali, szanowali wzajemnie i żebyście tworzyli silne, wspierające się rodziny. Tego wam życzymy. Tak, żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy od tego minionego, albo żeby to nie rok był lepszy, tylko ludzie. O, właśnie, żeby ludzie wokół was. Którzy no. was otaczają, byli mili, serdeczni, żebyśmy się wszyscy szanowali i żeby było po prostu tak, jak tak po ludzku. Tak po ludzku, właśnie po ludzku, dobrze powiedziane. Także kochani, wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, dobrej zabawy i bezpiecznej. Uważajcie na sztuczne ognie, zwłaszcza na petardy, bo sztuczne ognie no, to są zimne tak. i nic się jeszcze nikomu nie stało. Dobrej, szampańskiej, bezpiecznej zabawy.
Trzymajcie się. Pa. Pa, pa. Buzi. Buzi, kochanie.